Zgłaszają się Dariusz Spakowski i Jacek Laskowski. Przed nami ligowe spotkanie, które zapowiada się ciekawie. Dzisiaj gra Manchester City przeciwko Swansea City. Manchester City. Number 13, Willy Caballero. Number 3, Bakary Saka. Number 30, Nicolas Otamendi. Number 24, John Stones. Number 11, Alexander Holloway. Number 25, Ferran Guinea. Number 17, Kevin De Bruyne. Number 21, ostatnio Manchester City dostał pozwolenie na powiększenie trybun na stadionie. Widownia stadionu po modernizacji powiększy się o 14,5 tysiąca miejsc, a tym samym stadion stanie się 60-tysięcznikiem. Swansea City to klub z niemałymi osiągnięciami. Wielokrotny zdobywca Pucharu Walii, a także zdobywca Pucharu Ligi Angielskiej. Taka możliwość przysługuje klubom zrzeszonym w federacjach piłkarskich na Wyspach Brytyjskich. Dzięki temu gracze Swansea występowali w europejskich pucharach zarówno z ramienia Federacji Walijskiej, i to wielokrotnie, jak i angielskiej. The referee for today's game is Graham Scott. Thank you for attending the Etihad Stadium. Sędzia właśnie dał znak do rozpoczęcia meczu. Montero. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Teraz przejęli to podanie i co dalej? Może być groźnie. No, znalazł się na czystej pozycji. Lorente! Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Niebywałe, proszę Państwa. To dopiero ich pierwszy atak na bramkę, a już zakończony zdobyciem gola. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy, zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Sigurdsson. Raheem Sterling. Dobra wymiana podań. Ależ precyzja, niesamowite zagranie. Przesuwa się do przodu z piłką Aguero. Ależ szansa na wyrównanie. Gol! Mamy remis. Sprawa rozstrzygnięcia jest nadal otwarta. Jest 1-1. Remis. Już blisko pola karnego. Dograł w pole karne. Kiepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Cóż za akcja, niesamowity dribbling między obrońcami, lecz to minimalne, niecelne kopnięcie na bramkę zatarło całe wrażenie. Może już nie mieć tak dogodnej sytuacji. Raheem Sterling? No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Świetny odbiór. Ładny atak pozycyjny, cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Silva! Piłka przekroczyła linię końcową i będziemy mieli aut bramkowy. Swansea coraz bliżej bramki przeciwnika. Nie mogą go powstrzymać. I proszę, udało się. Znów przy piłce.
Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. Swansea za chwilę wykona rzut rożny. Lorente! No i strzał obroniony. Ta główka była bardzo groźna, ale bramkarz nie wpuścił piłki do siatki. I Swansea wznowi z autu niedaleko bramki rywali. Sigurdsson. Świetnie, prostopadle. Strzela! Świetnie, brawa dla bramkarza. Przechwyt, ale nie opanował. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. De Bruyne. Sania. Ładnie wymieniają podania. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Jest w polu karnym przeciwnika. Silva! Świetnie blokuje obrońca. Swansea w natarciu. De Bruyne. Sania. Raheem Sterling. Aguero. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szans. Fernandinho! Ale to wybronił! I za moment Manchester City rzut rożnego. Sędzia kończy pierwszą połowę, remis. Witamy Państwa po przerwie. Właśnie piłkarze Manchesteru City rozpoczęli drugą połowę. Aguero. Citizens konstruują atak. Kolarow. Ładna seria podań, brawo. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Britton. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Manchester City przed szansą. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Britton. Kolarow. Nolito. Za szybko stracili. Minęło 15 minut drugiej połowy. Już blisko pola karnego. Kiepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Britton. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Sprytnie teraz. Dobre uderzenie w stronę bramki. Piłka w rękach bramkarza. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Swansea konstruuje atak. Lorente! Gol! Dzięki temu trafieniu obejmują prowadzenie. Niespodziewanie prowadzą. Prawdziwa sensacja. Rzeczywiście, ciekaw jestem, jak na tę bramkę zareagują im przeciwnicy, czyli niewątpliwi faworyci meczu. Manchester City wznawia grę po tej bramce dającej przeciwnikowi prowadzenie. Aguero prowadzi piłkę pod pole karne. No, piłkę odebrał i stracił. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym.
szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Nie dał rady obrońca. Dośrodkowanie w pole karne. Routledge! Gol! Rewelacyjnie to zrobili! Kibice szaleją! Mimo sporej przewagi, nie osiedli na laurach. Dalej atakowali, no i mamy kolejną bramkę. No, bardzo sprawne rozegranie przed zdobyciem gola. Zgodzisz się chyba. Popatrzmy, kapitalna technika, prawdziwy wirtuoz lewego skrzydła. Genialne dośrodkowanie, ta piłka nie mogła nie trafić do siatki. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Swansea coraz bliżej bramki przeciwnika. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Fernandinho. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Złapał piłkę, koniec zagrożenia. Aguero. Atak Manchesteru City. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Montero. Etihad Stadium. Will you please give... Ładna akcja, skrzydłem, jest teraz szansa na dośrodkowanie. Sędzia odgwizduje faul gracza Manchesteru City. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. I brak protestów ze strony ukaranego gracza. Sigurdsson! Świetnie, brawa dla bramkarza. Drużyna Swansea wywalczyła rzut rożny. Dzisiejszy mecz kończy się rezultatem 3-1. No i stało się, przegrali. Na pewno oczekiwali czegoś więcej. Pytanie, czy stać ich było na inny wynik? No, może być groźnie. No, znalazł się na czystej pozycji. Llorente!